Mateusz, Para do Gara będzie nowy program w TV4. Bardzo się cieszę, że go zobaczymy, ale przypominam sobie takie momenty w swoim życiu, kiedy ty rezygnowałeś z telewizji, żeby jednak bardziej zająć się swoją restauracją. W jakim byłeś teraz momencie, kiedy przyjmowałeś propozycję do tego programu, że faktycznie jednak się zgodziłeś, że poczułeś, że to jest to? To jest dobre pytanie. Wiesz, każdy moment w życiu jest inny. Akurat kilka razy musiałem pewne rzeczy odstawić na bok, żeby się skupić na czymś innym. Teraz byłem w takim momencie, że miałem czas, żeby nagrać ten program. Przede wszystkim ten program przemówił do mnie. To jest program, gdzie ja osobiście się świetnie czuję. To jest program rozrywkowy, to jest program śmieszny, optymistyczny, gdzie z ludźmi masz taki kontakt, może nie przyjacielski, ale taki pozytywny. I to jest dla mnie, to było ważne. To też w telewizji nie zawsze bazujemy na tych pozytywnych emocjach, więc bardzo fajnie, że w tym formacie akurat będziesz mógł. Czy my zobaczymy tam jakiś twój talent komediowy? Oj, nie wiem. To już sami oceniajcie. Nie, wiesz co, to jest tak, że ja myślę, że telewizja teraz, albo w ogóle jakikolwiek content, czy to będzie internetowy, czy to będzie telewizyjny, czy kinowy, powinien być przyjemniejszy. Już tyle zła mamy dookoła siebie, że już koniec z nękaniem, koniec z naparzaniem, koniec przede wszystkim ze złymi emocjami. Trzeba patrzeć na dobro. I to jest najważniejsze, bo ile można nas otaczać zło? Jak robisz to dzisiaj, że faktycznie udaje ci się połączyć prowadzenie restauracji z prowadzeniem programów? Właśnie mi przeszkadzasz w tym, bo ja powinien być teraz w kuchni, a nie tutaj na wywiadzie. Nie, żartuję. Nie, wiesz co, no, jak masz dobry team, podejrzewam w każdej branży, tak jest, ja mam bardzo dobrych ludzi i zresztą chłopaki wam bardzo i dziewczyny wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną tyle lat i że wytrzymujecie ze mną mój charakter, który jest czasami trudny. Ludzie tworzą biznesy, a nie odwrotnie. Także ja myślę, że ja się otoczyłem dobrymi ludźmi. Kiedyś Napoleon powiedział bardzo mądrą rzecz. Powiedział nie naprzód, tylko za mną. Ja tak też robię u siebie w firmie, że ja próbuję dać dobry przykład. I ludzie, chyba to zarażam tym. No to za Mateuszem. Para do Gara oglądajcie. Dziękuję ci bardzo. Oglądajcie Para do Gara. Ona mówi, a on gotuje. To jest na Antenie Czwórki. I co jest ważne? Na pewno będziecie się śmieli, także przygotujcie popcorn i będzie jazda.